krzyż, który dotyczy każdego z nas osobiście. Szczególnie ten krzyż, który dotyka mojego życia. Za chwilę Jezus wyprawi nas w drogę. W drogę krzyżową, tą ekstremalną, która nas tutaj dzisiaj gromadzi. Niech On oświeca nasze życie w tej drodze. Ta droga to jest właśnie nasze życie. I Jezus chce w tej drodze rzucać światło na to wszystko, co w naszym życiu się dzieje. Każda poszczególna stacja niech będzie odpowiedzią na Twoje konkretne pytania. Dlaczego jestem czasami osądzany? Dlaczego czasami wytykają mnie palcami, skazują i wydają wyroki, ugadują? Dlaczego czasami muszę wziąć krzyż, podjąć jakiś trud i wysiłek, którego nie chcę? Dlaczego czasami w życiu upadam i to tak bardzo boleśnie? Te wszystkie osoby, które się będą pojawiały na tej drodze krzyżowej. Maryja, Weronika, Szymon, niewiasty. To są osoby, które pojawiają się w życiu każdego z nas. Te wszystkie wydarzenia, podarcie z szat, krzyżowanie, złożenie do grobu i śmierć, to wszystko jest moje i Twoje życie, siostro i bracie. I dziś w czasie tej drogi krzyżowej, pomimo że będzie ciemno, to Jezus będzie chciał rzucać światło. Słuchaj tego, co Jezus będzie do Ciebie w tej drodze mówił. W ciszy tej drogi. Dlatego właśnie, że w ciszy najmocniej można usłyszeć głos Boży. A Jezus będzie chciał Ci tłumaczyć, dlaczego to, dlaczego to, dlaczego to się dzieje w Twoim życiu. Dlaczego w życiu spotykają mnie takie, a nie inne rzeczy. A na końcu tej drogi czeka Cię wspaniałe spotkanie. Spotkanie z tym, który stąd, z ziemian Cię będzie wyprawiał. Tam w wielu na ołtarzu Jezus będzie stał w Najświętszym Sakramencie. Czeka na Ciebie. Po drodze będzie Ci mówił, ale miej tą świadomość, że On będzie rzucał światło, ale też będzie oczekiwał. Niech więc to będzie droga odkrywania Jezusa, idącego obok Ciebie razem z krzyżem. Ale niech to będzie też droga, której będziesz dostrzegał, dostrzegała i będziesz słyszał i słyszała to, co Jezus będzie chciał do Ciebie mówić. O Twoim życiu. Panie Jezu, bądź dla nas światłem. Niech Twój krzyż oświetla naszą drogę. Niech Twój krzyż i światło płynące z Niego będzie odpowiedzią na najbardziej nurtujące nas pytania. Niech ta droga krzyżowa, Panie Jezu, którą chcemy przejść z Tobą, będzie dla nas wszystkim doświadczeniem Twojego krzyża i doświadczeniem naszego krzyża. Niech ta droga, którą chcemy przejść z Tobą, Panie Jezu, rzuca światło na te wszystkie miejsca naszego życia, naszej duszy, której Twojego światła potrzebujemy. Niech spotkanie z Tobą, Panie Zmartwychwstałe, na końcu tej drogi będzie dla nas przeżyciem i doświadczeniem prawdziwej miłości. Amen. Wierzę w Ciebie, Panie, coś mnie obmysli. Wierzę, że człowiekiem stał się Boży Syn. Na
Cheers.